No witam, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Wujek Melek, a to jest kolejny odcinek z Cyberpunka. Witam was bardzo serdecznie, moi kochani widzowie. Przepraszam, zapomniałem zmienić broń, bo bawiłem się tutaj z tą panem. Kto to powiedział? Ogólnie to kontynuuję misję na rozdrożach z panem. W ostatnim odcinku, jeżeli nie oglądaliście, polecam obejrzeć. Zrobiliśmy rozpierduchę tutaj w bazie. Tam mamy coś ukrytego, tam ja sobie podejdę. W tajnej bazie jakichś tam jej wrogów. Ulala, bierzemy wszystko. Chyba będę przeciążony. Użyj, oczywiście, że tak. A tu nic nie ma. Dobra, to wychodzimy. Podłącz się. Jak to, dlaczego nie mam tyle? A, bo się już podłączałem chyba, dobra widzowie. Ogólnie to sprawa wygląda tak, że na początku każdego filmu proszę zostawić suba, łapeczkę w górę, komentarz, będzie mi naprawdę bardzo miło. I wbicie na mojego Discorda, linka macie w opisie tego filmu. I teraz pytanie, widzowie, do was. Wykonałem trochę misji, znaczy wykonałem misję z Delamain, poza odcinkiem oczywiście, i jeszcze zrobiłem jakiś cyberpsychoza, będzie robiona, ale to nie teraz. Trochę cyberpsychozy zrobiłem. Mam tyle pieniędzy. Euro. Tyle pieniądzów mam. Widowie. No i ogólnie. A i mam jeszcze. Czy da się uda? Nie mogę teraz wezwać samochodu, ale mam taki fajny pojazd, widzowie. Poleca. Ale to za chwilę wam pokażę, jak on wygląda. Na razie to lecimy z tą panią tutaj, uroczą, co tam siedzi za tą kierownicą i czeka tylko na mnie. Kiedy wsiądnie? Kiedy wejdziesz do tego samochodu w końcu, czy nie? Dobra, widzowie, musiałem poprawić dupkę. Wsiadamy. Lecimy z tą panią. Hej, boss. To ja. Mam towar. Obiecuję, żadnych numerów. Spotkajmy się. No dobra, idziemy się spotkać z bossem. Z bossem. Wiem, że nie żartujesz. Będę na pewno. Co się tu... Co? Alalo, jak ty jeździsz, panam? Ustawiłam nam spotkanie. Super. Zrobimy deal i zaczniemy ogarniać sprawę twojego Hellmana. Pasuje? No gitara mi pasuje. Nie mogę się doczekać. No jasne. Kurde, co tak razi? Nic nie widzę. Dziewczyno, gdzie my wjechaliśmy? Pomiń podróż, oczywiście, że tak. W końcu. Już są. Ja z nimi pogadam. Dobrze. Kłopoty. Nie. A, bo deszcz pada. Chyba. Jak to chyba? Zaraz się dowiemy. Mam waszą broń. Wysiądź i ubezpieczeń, nie ma problemu. No witam, witam panów. Cześć, boss. Panam! Jak tam nasz? Telefonu nie odbiera. Już do niego nie dzwoń. Masz jaja, dziewczyno. A to co? Bonus? Pracujemy razem. Zmieniasz tych wspólników jak rękawiczki, dziewczyno. Masz. Towar pierwsza klasa. Podoba ci się? No to gitara. Dawaj kasę. Sprawdź konto. Zaokrągli się ładnie za parę minut. Polecam się. Ale to chyba Rogue powinna mi zapłacić. Jesteś w porządku. Masz coś ekstra. Jedziemy. Rogue się na nas wyparła. Dobrze poszło. O! Chodba. No to chodź. Napijemy się. O tak. Pogadamy w końcu o naszym temacie, nie? Proszę panią, dzień dobry, witam, witam. Rafeni dojechani i Sixtrici zadowoleni. To dobry dzień dla pana Palmer. Weź tam, nie. Dzień się skończył. Może piszą do mnie jakieś podejrzane SMS-y. Ale dupa. Witam, witam panią, panią robot. Co ty masz na oczach? Okulary takie dziwne. Hej, Noah. Hej, Noa. Interesy czy nowi znajomi? To i to. Zgadnij. U ciebie wszystko gra? Kręcili się tu jeszcze? Rafeni? Nie. Od tamtego razu cisza. Kiedyś wrócą, ale nie takich sukienkotów tak najpierw przetrzymała.
Co podać? Dwa brozefy. Co właściwie było w tej paczce dla streetów? Nie widziałaś? Baloperidol, jakieś prochy dla cyberpsycholi. Handlują tym? No, sprzedają towar czarnym klinikom i... Dziękuję, nie trzeba było. Co to, piwko? Za twój wóz. No to co? Za ten twój wóz. Dzięki za wszystko. Wspólniczko. No i elegancko, widzowie. No to teraz robimy nasz sprawa, bo nam się trochę śpieszy, nie, Vi? Aha. Jeszcze jedno, proszę. Grubo. Weź moje, dopij. Dzięki, Noa. Daj znać, jakbyście jeszcze czegoś potrzebowały. Czas porozmawiać o Andersie Hellmanie. Słuchaj, a ten Sol, kto to właściwie jest? Wasz przywódca? Ich przywódca. Wolałaś zniknąć z obozu, zanim wróci. Ja nie jestem tam mile widziana. O co poszło? Przyjechaliśmy do Kalifornii, bo obiecywał, że Aldecaldos czekają zmiany. Że zaczniemy tu nowy rozdział. No i widziałaś sama. Skończyło się na kilku namiotach i hałdzie suchego piachu. Ziemia kurwa obiecana. No to wszystko wiemy, czemu się nie lubią. Dobra, teraz pogadajmy o Hellmanie. Chciałam dla nas czegoś innego. Ale Sol to pierdolony tchórz. On ten klan wkrótce pogrąży zupełnie. No dobra, teraz moja kolej. Co z Andersem Hellmanem? Mam już wstępny plan, ale muszę się z tym wszystkim przespać, pokombinować, potem ustalić. Przespać? Oczywiście, że można, jak najbardziej. W sumie najlepiej byłoby tu wynająć pokoje. Stąd będziemy mieć bliżej. Zabrałybyśmy się do roboty koło północy, żeby się nie rzucać w oczy. Pasuje? Jasne, dobry pomysł. Dobry pomysł. Tak zróbmy. No to wszystko ustalone. No, weźmiemy dwa pokoje na tę noc tylko. Idę się przespać trochę. Do zobaczenia później. Dobrze, idziemy do pokoju, widzowie, odpocząć. Jest mój pokój? Czy koło twojego? O, jednak nie. Idź do swojego pokoju. Dlaczego tak daleko jest mój pokój od niej? Jak to tak? Co za bajzel? Kto tu spał? No zamykaj to, żeby mnie okradli. Dobra, śpimy. Połóż się. Co za dźwięk dziwny. No witam, witam. Jakiś czas później. Jest północ. No fajne, półki urwane. Krew na ścianie. No taki przytulny ten, hotel. Hotel Plaza. Dobra, idziemy. Spotka się z panem o północy. Dobra, nie ma problemu. A to jest twój warsztat, panem? Mogę jakoś pomóc? Nie, już kończę. Jakimś cudem Rafeni spierdolili mi geometrię. Panam? Aha, dobra. O, Delamain. Szanowny panie. Co mogło spowodować tę zmianę? Dziękuję za poświęcony mi czas. Do usłyszenia. Zadowolony klient, widzowie. Jak się spało? Znośnie. Wykombinowałaś coś w sprawie Hellmana? No jasne. No już czekam. No to opowiadaj. Dawaj jazzgę. Ten klucz to jesteśmy my, nie? Przecinak to AV-ka, a śrubokręt to miejsce, w którym AV-ka powinna zaryć w piach. Na pewno się zastanawiasz, jak ją zmusimy do lądowania. Twoim działkiem. Działko się przyda do czego innego. Ten kaliber nie przebije pancerza u takiego kolosa. Zrobimy inaczej. Zaciskacz. To jest nasze rozwiązanie. Elektrownia mikrofalowa. Elektrownia jaka? Elektrownia mikrofalowa. No tak. Włamiemy się do niej. Na razie nieźle. A potem co? A potem walniemy w AV-kę impulsem EMP.
Oczywiście. Jak tylko znajdzie się w zasięgu, doprowadzimy do wyładowania elektromagnetycznego. To jej wysmaży całą elektronikę. No dobra. W ten sposób wyłączymy jej silniki. W ten sposób wyłączymy wszystko. Napęd, systemy nawigacyjne, komunikację. No, jaką mam pewność, że AV-ka przeleci nad elektrownią? Nie jesteś zbyt dużą optymistką? Nie mamy pewności, że oni przelecą nad elektrownią. Nie mamy i nie musimy. Zobaczysz. Czeka nas ostra jazda, ale nie pożałuj. O tak! Mam wszystko obczajone. No i gitara. Ocuj się. Bierzmy się do roboty. Dobra. Nie czekajmy. Idziemy. Super. Wsiadaj szybko, bo zimno jest. Zimno. A ja mogę prowadzić? Nie mogę. Oczywiście, że tak. No ogólnie z tej strony pokazuje, jak jest... Ile jedziemy kilometrów na godzinę? Kto jest właścicielem tej elektrowni? Rząd czy jakaś korporacja? A to jakaś różnica? Myślisz, że kto pociąga za rządowe sznurki? Zastanawiam się... Automacie to pani ma. Drive jest włączony. Drive? Drive. Zasada jest prosta. Jeśli drive? To należy to do drive? Już drive? A ty lubisz zadzierać z korpami, co? O, no, co powiesz na to? Lubisz zadzierać z korpami, co? Myślisz? Chociaż nie. Poprawka. Ej, wymusił pierwszeństwo. Chodzisz na grząski teren, V? Ty po prostu lubisz zadzierać z każdym. W takim razie to chyba bardzo dobrze, że jestem po twojej stronie, co? Z innej beczki. A tak z innej beczki. Najdziwniejsza rzecz, jaką przewoziłaś, to... Zwłoki. A co? Gramy w 20 pytań? No powiedz. Zastępca dyrektora finansowego Kaukazu. Byłaś jego szoferem? Jechał w bagażniku. Martwy. Martwy? Długa historia. Może kiedyś ci opowiem. Dobra. Pewnie będzie pomin podróż. Zgadza się, czy nie? O, coś idzie. Nie, myślałem. Dobra, widzowie. No to chyba nie ma pomin podróży. Idziemy do Tamy. O! No dobra, no to czekamy, widzowie. No, ja już chciałem tutaj przerwę dawać. Ona normalnie przez środek drogi. Kalibrujemy cię, zwierzyczko. A tutaj kto? Będziesz mogła obsługiwać działko. To nam da większe szanse w razie czego. Aha, okej. Okay. Lecimy, wysiadamy. Podepnij się tutaj. Gdzie? Ja się mam podpinać? Jak mam się podpiąć? Normalnie, osobistym? No a jak? Tylko uważaj na wtyk. Czasem mnie łapie. Dobra. Pięte. Chwilka. Diagnostyka musi przejść. Tylko. Cholera, błąd wyskakuje. Dziwne. Obejdę to. I w ten sposób panam za chwilę pozna Johnego Silverhanda. Na jakimś kurwa wygwizdowie. Gratuluję. Ej, ty masz chyba zawirusowany implant. Ten w karkowym. Połączenie jest bezpieczne. Mam w głowie bioprocesor działający niezależnie ode mnie. Dlatego pewnie twoja diagnostyka to oflagowała. Może. Ale żadne dane nie wyciekną z niego łączem personalnym. Twój wóz jest bezpieczny. Dobra. Wierzę, że niczego nie spierdolisz. Johnny, uspokój się. Nie świruj pawajana. Jedziemy z tym. Widzisz ten szajs tam? Puść w to krótką serię. Ja się zajmę kalibracją. Dobrze. Dawaj na aha. Pojedynczym. Jaki cel? A tutaj? Okej, okay, jeszcze jeden. Ciągłym teraz. W porządku, kończymy to. Nie gitara. I co? Nie było tak źle. Mogłabyś zaktualizować swój soft? Kalibracja spoko, ale przydałaby ci się aktualizacja softu. No właśnie. Skaner, kontroler, jakieś dwie generacje do tyłu. Lepsze rzeczy można dostać na kabuki za pół darmo. Pomogę ci jakby co. Dobra, dobra, ważne, że działa. No i gdzie ta elektrownia? Zaraz zobaczysz. Znam miejsce, z którego będziemy mogli... I co to za strzały? Halo, coś tu dzieje? Kto strzela? Jak czysta? Sabotaż korporacyjnej elektrowni, atak na korporacyjny transport, porwanie korporacyjnego chujka. Odmieniasz słowo korporacyjny przez wszystkie przypadki, czy do czegoś zmierzasz? Zaczynasz przypominać mnie sprzed 50 lat. Brakuje ci tylko charyzmy i dużego kutasa. Może jednak się dogadamy. Johnny. Może rzeczywiście jesteś do siebie... Może rzeczywiście jesteśmy do siebie podobni. Może. To, co się stało, musi jakoś na nas wpływać. Jesteś do mnie bardziej podobna, niż ci się zdaje. Wkrótce się o tym przekonasz. Ale to działa w obie strony.
Może to ty upodabniasz się do mnie? Nie sądzę. Korek. Ale nam to widzę nie przeszkadza. Wjeżdżamy na mur. W porządku. Żadnych patroli w okolicy. Patrz. To wielkie to kolektor. A widzisz te anteny? Każda zbiera mikrofale z satelit na orbicie. Potem to jest przetwarzane na energię. Aha, okej. Ale anteny ciągną się wzdłuż całej międzystanówki. Myk polega na tym, że one są ze sobą połączone. Wystarczy rozregulować kolektor, a reakcja łańcuchowa załatwi resztę i każda z nich wyemituje silny impuls EMP. Ta AV-ka wleci jak mucha w sieć. Musimy tylko jebnąć impulsem w odpowiednim momencie. No to złapmy ją. Jak dotrzemy do elektrowni, ja zainstaluję obejście dla detonatora, a ty przeciążysz systemy. Dobra, wszystko wiemy. Przeciążanie systemu... Jedźmy z tematem. Coś, co chciałabym teraz zrobić. Ale to nic skomplikowanego, mam nadzieję. Po prostu ustawisz wszystko na maksa. 11 na 10, jasne, zrobi się. Czekajmy. Co teraz? Czekamy. Musimy poczekać. Ruszymy tak, żeby zgrać wjazd do elektrowni z lotem AV-ki. Jasne. Dobra, widzowie, czekamy na AV-kę. Zbieramy się. No to jedziesz, panom. Brałaś już kiedyś udział w takiej akcji? W zastrzeleniu AV-ki? Sama? Nie. A co? Bo nieźle to wszystko zaplanowałaś. Elektrownia mikrofalowa, impuls, sieć. Nieźle to wszystko wykombinowałaś. No ty masz takie pomysły. Dzięki. Dzięki. To kwestia sposobu myślenia. Potrójne R. Potrójne R? Rekonesans, reakcja, realizacja. Jest tak. Za cokolwiek się bierzesz, robisz trzy rzeczy. Najpierw orientujesz się, czym dysponujesz i z czym musisz sobie poradzić. Rekonesans. Potem opierasz cały plan na tych dwóch zmiennych. To reakcja. No i w końcu realizujesz plan. Proste. Jednym słowem, rozgryzłaś życie. Żebyś wiedziała. Potrójne R. Niczego ci więcej do szczęścia nie potrzeba. No, może z wyjątkiem zimnego browara. Widzowie, ja się zgubiłem na tym pierwszym R. Co jeśli coś pójdzie nie tak? No, driftuje tym autem w ogóle. A co myślałaś, że właśnie ci sprzedałam niezawodny sposób na sukces? Powiem tak, prawie się nabrałam. Wi, rozbrajasz mnie czasem. Nie gadaj. Dobra, jedźmy. Czas. Pomiń podróż. O tak, to mi się podoba. Dobra, zaraz będziemy na miejscu. Dobra. Pamiętaj. Czekam. Robimy wjazd, rozpierdalamy system. Dokładnie tak. Trzymaj się, może szarpnąć. Dobra. Przygotuj się. Jestem gotowy. Okej. Jestem gotowa. Znaczy gotowa. Aha. Co jest? Drony! Strzelam. No strzelam przecież. No spokojnie. Chilluj. Wystarczy. Aha. No na to wygląda. Szybko poszło. Aha. Siema. To jest tutaj? Znajdź panele. Dobra. Wysiadam. Dobra. Użyj. Dobra. Kurde, co mi się dzieje? Ale coś mi się dzieje. Panam, co mi jest? Nam zaraz cała elektronika padnie. Nie wiem, czy nie przegięłyśmy. Źle żyję. No i gitara. Widzisz to? Wszystko mruga jak pojebane. Chciałaś na maksa, to masz na maksa. Zajebiście. Ale lepiej stąd zjeżdżajmy, bo nas uzmarzy. Cofaj tym carem. No i pięknie na drifcie. No tak, super cofanie. Jazda. Spierdalajcie stąd. Zanim coś się stanie z chipem. Dzięki za dobrą radę. A już miałam urządzać tu piknik. Wiesz, kocyk, kremik, kiełbaski, parawan. Uważaj, następny może... Johnny? Aha, to po Johnnym. Kurwa. Żyjesz? Wszystko w porządku? Okej, okay. Jest okej. Okay. Kurwa.
Nic więcej nie potrzeba. Nie było najczyściej, ale dobrze poszło. Co z detonatorem? Działa? Jest git, nawet nie gubi zasięgu. Odjedziemy stąd na tyle, żeby impuls nam nie przypierdolił. Zaczajmy się na tamtym klifie. Stamtąd dobrze widać przekaźniki. Zaczekamy na nią. O tak, na Hellmana. Ciekawe, co nam powie. Wysiadamy? O, ale będzie... Ale dupnie. Masz. Zawsze chciałam nacisnąć taki wielki czerwony guzik. Ale będziemy wiedzieć, kiedy. Nie martw się, zobaczę ją. Odpalisz impuls, jak dam ci znać. Nawet nie zorientują się, co ich zmiotło z nieba. Czekamy. Ale swoją drogą... Niedługo pierdolniemy w wartą miliony eurobaksów własność Kang Tao. Jak się z tym czujesz? Nie spieprzmy tego. To pierdolnięcie jest mi potrzebne. Zdecydowanie potrzebuję tego pierdolnięcia w moim życiu. No i to właśnie chciałam usłyszeć. Gdzie jest ta fałka? Ciekawe. Co? Cisza. Szum miasta, ludzkie głosy, zapachy. Nie ma tego. Znikło. A Johnny jest? Wiatr tylko tę pustkę potęguje. Zapomniałam już, że cisza w ogóle istnieje. Ale z zapachami to jednak przesadzasz. Kojotów nie czujesz? Serio? Myślałam, że to twój odświeżacz w samochodzie. Wal się! Lepiej się teraz skoncentruj na wypatrywaniu tej AV. Jaki odświeżacz? Nic nie ma. Dobra. AV-ka? AV-ka? Czekamy, czekamy. Gdzie ona jest? AV-ka, gdzie jesteś? Podlecie tu. Której strony ona poleci? Pewnie z tamtej. Albo z tamtej. Leci! Od strony Pacyfiki! Dobra, przygotuj się. Jeszcze chwila. A to jest to? Jeszcze? Teraz! No to bum! Cholera, co, co jest grane? Ja pierdolę. Aha. A co się stało z detonatorem? Działają. Kurwa, ucieknie nam! Nie ucieknie. Musimy ją dorwać! Czekaj chwilę. Panom, co ty wyprawiasz? Ho, ho. A co to? O, javelin. I tak to się robi! Traci wysokość! No, jedźmy po niego. Jedźmy po gnoja. Mamy ją! Po takim jebnięciu nie ma szans, żeby się utrzymała w powietrzu. Będą musieli lądować awaryjnie albo się rozbiją. Wyłapałeś to? Ognia, AV-ka. Nie widzę oznaczeń. Wracą wysokość. To Lynch i Scorpion. Jesteś? Co oni odpierdalają? Kość. Przy generatorach! Jedź za nimi! Zaraz ruszam w twoją stronę! Może problem Skorpion. Baterii sam się... Nie zbliżajcie się do AV-ki, powtarzam! Nie zbliżajcie się do AV-ki! Po drodze, bo zacznę zabawę bez ciebie. To Kang Tao. Poczekajcie na mnie albo spierdalajcie stąd! Tam chcą im pomóc, ale nie wiedzą, że to Korpion. To jest kurwa samobójstwo! Impuls zakłóca nadajniki, nie słyszą mnie! O nie. Na radarze. Drony? Tak. Przygotuj się. I nam się. Chcą nas powolnić. Musimy to ominąć. Musimy dotrzeć do Mitcha i Scorpion. O tak. To mi się podoba. Kurde. Nie świluj tym samochodem, bo nie mogę trafić. O tak. Dawaj. No co je... Coś się zacięło! Wysiadło wspomaganie! Naprawię to, trzyma się, przez chwilę jedziemy na autopilocie! Aha! Zaczął się sukin syn! Kurwa, siedzą nam na ogonie! Wiem! Pierdolone zatrzaski, nie chcą puścić! Jeszcze chwila! Kurwa! Nic mi nie będzie, okej? Okay? Powinno już działać! Aha! Przynajmniej przez chwilę! Chwila powinna nam wystarczyć! O tak! No i gitara. Dziękuję. Do widzenia. Dostań się do AV-ki. Jestem przy AV-ce. To jest ta AV-ka? Czemu ona dalej jedzie? Znaczy leci. No lecisz tym. Szybciej, szybciej, szybciej. No panam, szybciej tym wozem. A, dopla, spadła gitara. Za tamtym wzgórzem! Mamy je z głowy!
Panam, wszystko okej? Pierdolony rykoszet. Dasz radę? Spoko, przeżyję. No i dobrze, przeżyj mi tu, kobito. Jasne, nadawajcie na otwartym kanale w pobliżu wraku, bo może jeszcze się was nie spodziewają. Ja pierdolę. Coś się stało. Słyszałaś te strzały? Wi, im się coś musiało stać. Sprawdźmy. Uspokój się. Wysiadamy. Wypuść mnie stąd. Wypuść mnie stąd, kobieto. Chyba przeterminowane. Ach. Pomogło? Wi, podepnij się do drona. Zeskanujemy okolice. Musimy wiedzieć, co się dzieje. Depnij się, no to lecimy. Podłączysz się do wizji? Mhm. Wi, jeśli oni dorwali Aldecaldos, jeśli Mitch i Skorpion nie żyją, to ja... Wiem. Spokojnie, żyją. Pięta. Przejmuję sterowanie. Ulala, jaki dron. Szukaj. Dobra. Skanuję. O nie. Opcjonalnie zeskanuj drony bojowe. Przykro mi. To twój klan? Co ma zeskanować? Aldecaldos. Tak. Wszyscy nie żyją. Co to jest za ślad? Drony bojowe. A jeśli? Jeszcze niczego nie wiemy na pewno. Tam coś leży. Znaczy, tam ktoś leży. Zabezpieczyli teren. Czekają na posiłki. Kurwa! Apollo. Aha, Skorpiona. Nie jest dobrze, Wi. Gdzie on jest? Tutaj coś mamy? Nie mogę tego zeskanować. Pierdolone korpy. Zeskanuj obszar w poszukiwaniu Mitcha. Nie widzę. To Mitch! Jeszcze żyje! Czyli mają ich! Operatorów, dobra. Tu jest kolejny. Tu jest. Rozstawili wyrzutnie, rozniosą nas na strzępy, jak się zbliżymy. Skąd się tutaj tyle wzięło? Nie mogę tego zeskanować. Może, ale trzeba by się tam przedostać. Zostawcie Mitcha. Wszystko wiemy. Gdyby nie te pieprzone zagłócenia, ostrzegłabym ich. To przeze mnie. Spokojnie, panom. Za tą afałką. Matoły. Pewnie trzymają Helmana w afałce. Pamiętaj o wyrzutni. Rozniesie nas, jak podjedziemy. Dobra, widzowie. Przerwa techniczna była. Poradzę sobie z wyrzutnią. Ty mnie osłaniaj. O, tak. Jesteś ranna. Nigdzie nie idziesz. Nie, chrzań, to tylko zadrapanie. Ogarnijmy te wyrzutnie. Ja spróbuję. Nie. Zostaniesz w wozie. W takim stanie mi się tam nie przydasz. Kurwa, Wi, tam są moi ludzie. Posłuchaj. Jak tylko będziemy mieć wyrzutnie z głowy, dam ci znać. Wjedziesz tam i pomożesz mi załatwić resztę. Gra? Tak jest. Szefowo. No i lecimy. Ale mam jeszcze karabin Mitcha. Spróbuję cię przynajmniej osłaniać stąd. Dobry pomysł. Ruszamy. Dobra, idziemy. Sprawdź miejsce katastrofy. O, ostatni gasi światło. Pasażer. Dobra, widzowie, idziemy sprawdzić. Ale ja tu mam iść chyba tak po cichutku, nie? Pokonaj operatorów. O nie. Dlaczego? Pozbądź się wieżyczki. Jak mam ich... Weź to! Co to jest za... Weź mi to stąd! Planuję chyba całą okolicę. Dobra, to ja sobie przyjdę. Przejdę, albo nie przejdę. Gnój mnie zauważył dronem. Dobra, widzowie, teraz wchodzimy tutaj. Kurde. Co mnie tak zauważa? Przegrzanie.
Dawaj przegrzanie. Kurde, mi się już włamuje do systemu mojego. Gdzie jest ten gnój? Kurde, co się stało? Zablokowałem się w drzewie. Nie może mnie wykryć. Nie może mnie wykryć. Siema. Chodź byczku, jak tam? Roboty cholerne. Co za gnoje? Co jest? Jak się bawicie? Dobra. No! No nie, widzowie, zablokowałem się w jakimś gównie. To oni mają aima. Oszuści. Roboty. Dobra, zażyjmy. Jeżdżamy. No i co tam, panowie? A to co? A bo tutaj wiesz... O kurde. Weź to zwarcie załaduj. Aha, no dobra, nie żyje widzowie. To tyle w temacie. Dobra, widzowie, mamy. Zabiłem wszystkich. Wszystkich. Włamanie w toku. O tak, wyłącz tą wieżyczkę. No i elegancko. Wjeżdżaj tutaj. Dawaj, panam. Dzięki za euro, dolary. Czekamy widzowie, tutaj się jeszcze coś wyświetla na zielono. Implant. Nie chcę implantu. Dobra, wejdź do AV-ki. O tak. Hellman, jesteś w środku? Odsunąć się! Odsuńcie się i rzućcie broń! Albo go zastrzelę! Spokojnie. Spokojnie, jeszcze nie jest za późno, żebyśmy wszyscy wyszli z tej sytuacji. Wezwaliśmy posiłki! Gówno, prawda! To twoja ostatnia szansa. Nie musisz tu dzisiaj zginąć, dogadajmy się. Dlaczego mam ci wierzyć? Panam! Zamknij, strzelaj! Tu nie chodzi o ciebie. Zawsze wszyscy gadają, naraz. Poddaj się i mów, gdzie jest pasażer tej AV-ki. Ja nie wiem, gdzie go zabrali. Kurwa, kłamie. Cierpliwość. Masz parę sekund na decyzję. Wkrótce zjawią się tu nomadzi z Aldecaldos. Pojechali na zachód, w stronę tej stacji benzynowej, ale nie daję gwarancji, że panam, tam wciąż są. Pamiętasz akcję z konwojem? Kurwa! Panam! O cholera! No i wszystko wiemy. Wszystko w porządku? Nic mi nie jest. Właśnie widzę. Matule. Oberwałaś? O, przepraszam, przewinąłem. Opatrzę ci to. Nic mi nie będzie, chodźmy stąd. Kurde, biorę to wszystko, widzowie. Maczeta. Wszystko z tą biorę. Lecimy tą AV-ką? I zaczęli pruć rakietami. Straciłem wszystkich ludzi. Wszystkich? A Skorpion jest tu? Mitch? Czy on... On żyje, tak? Pana, przykro mi. Nie zdążyłem. No ja. Nie. Jesteś pewien? Niestety Skorpion zmarł. Nie żyje, zginął. Widzowie, no to w następnym odcinku będziemy dalej wykonywać kolejne zadanie. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia, do następnego odcineczka. Papatki widzowie moi kochani. Papa, hejo.